Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy Wiedźmin 3 Dziki Gon Next Game. Next Gen. Trochę się pozmieniało u mnie. Aczkolwiek, jak widać, wbiłem aż 10 poziom. To robiłem w ostatnie wolne dni, ponieważ byłem chory, miałem problem trochę z głosem, więc nie dało się nagrywać. Także wyczyściłem sobie całą tą stronę tutaj mapy z wszystkich pytajników, znajdźków i innych pierdół. Porobiłem zadania poboczne, te, które się dało, zlecenia wiedźmińskie także i poszukiwania. Znaleźliśmy tam strój niedźwiedzia, gryfa i tak dalej. Stwierdziłem, że na nagrania będę zostawiał sobie samą fabułę, żeby was nie zanudzać na materiale po prostu jeżdżeniem po tej mapie i odkrywaniem tych pytajników, bo czasami jest to nudne, nie ma nic ciekawego. Zazwyczaj czasem coś się trafi, jakiś unikatowy miecz czy jakiś fajny potworek większy. Ale dzisiaj z wami chcę lecieć sobie tutaj już z misją Krwawy Baron. Ja jeszcze z organizacyjnych spraw, jeżeli się tyczy o to czyszczenie mapy, pytajniki, jakieś sprzedaże, gwint i tak dalej, takie rzeczy będę robił raczej na streamie normalnym, na live'ie, a tak jak mówię, materiały będę sobie nagrywał tylko z fabuły. No chyba że gdzieś tam jak będziemy szli na przykład i napatoczy nam się jakiś pytajnik czy coś innego, no to wtedy będziemy po prostu to sobie czyścić. Tak wyglądają teraz moje umiejętności tutaj. Postaci trochę tutaj dodałem. Trochę wznaki. No i oczywiście ekwipunek. Teraz jest naprawdę z taką przyjemnością nam się tutaj zabija te potwory i bandytów, że po prostu miód. Jak widać tutaj unikatowa broń srebrna, broń stalowa. Jakaś kusza, tutaj mamy unikatowy salmijska brygantyna, śmieszna nazwa. Także unikatowa spodnie z mahakamu, także unikatowe buty kawalerzysty, także unikatowe, tylko tutaj jako przedmiot magiczny mamy rękawice kawalerzysty. No i tak to poza tym nic się nie zmieniło. Nowe siodło dla płotki, klapy na oczy, juki te same, kilka tutaj nowych olei powyrabianych, odwarów i innych rzeczy, które nam się mogą przydać w walce, petardy także, no i tutaj różne znajdźki jeszcze, jak widzicie kolejne tutaj księżycowe ostrze unikatowe, żałobnik, a także Ginvael Aet. No, na razie tego nie zamieniam na inną broń, bo chcę zobaczyć, jak to będzie się sprawowało, także dobra, jesteśmy koło znacznika, więc przeniesiemy się szybką podróżą, myślę, w okolice tutaj o, pogorzeliska i polecimy sobie tutaj do kasztelu Barona. Także widzimy się za momencik. No i dobra, jesteśmy. Tak więc biegniemy sobie tutaj. Zaraz, ja w dobrą stronę biegnę. Tak, biegniemy sobie tutaj teraz do Barona. Oho, tędy nie przejdę, czyli musimy tam chociaż na przełaj przez tą wodę. Chyba też by się dało, ale może spotkamy tutaj jakiegoś utopca albo kogoś. Tak, żeby wam pokazać, jak to szybko, sprawnie się teraz zabija. No i co więcej? O! A to co? Aha, stare ognisko. Myślałem, że coś związane z jakąś misją lub coś w ten deser. Tu jakaś wiocha, tu powoli już dochodzimy do kasztelu Barona. O, tu jakiś ziomek stoi. O proszę, a co to? Ronwid z Małego Łęgu. Pogadajmy z nim. Ej, ty tam! Wstawaj! Będziemy się potykać! Wow, naprawdę? Mógł o własne ciżmy potknąć niedorostku. Wstawaj, mówię! Jam jest Ronwid z Małego Łęgu. Świętym ślubem związan...
O, jak mi przykro. Współczuję. I że dla najpiękniejszej panny Jagódki 100 rycerskich pojedynków stoczę. Wyciągaj miecz, co rychlej, bo mi pilno. Jeszcze 99 zostało. Zmierza się. Służy, racja. Załatwmy to szybko. No dobra, no to mamy tutaj szybki trening. Dość! Litości! Serio? Jednym ciosem? Wystarczy ci już? Tak. Tym razem miałeś szczęście. Ale kiedy się znowu zmierzymy... O, następnym razem cię zabiję. Jeżeli jeszcze raz rzucisz mi wyzwanie, podniesiesz na mnie rękę, wyciągniesz miecz lub choćby krzywo spojrzysz, zabiję cię. Takiś pewny? Jaki cwaniak. No to zobaczymy. Nie ma go? A miałem ochotę jeszcze z nim tutaj powalczyć. Myślałem, że mu skopiemy jeszcze 4 litery. Skoro taki cwany był. No jest, kasztelan w rońce. O, co jest? A, okej. Okay. Zadanie zaktualizowane. O Jezu, boją się nas tu strasznie, widzę. Od razu uciekają, no nie bójcie się, nie gryzę. Dobra, odszukajmy tego Brona. Ty, a po coś ty wyciągnął tą... Aha, bo tu ktoś na mnie... O, człowiek barona. A czemu ty, biedny chłopczak, chcesz ze mną walczyć? Na trzecim poziomie. Coś ty się potykasz o własne nogi. Następny, ojej, Jezus. Ależ brutalnie. Dwie nogi odcięte. I co, ja mam przejść przez te drzwi, tak? O, a tu kto to wisi? Zaginiona Tamara Stengren, córka krwawego barona. Mogła zostać uprowadzona. Za jej odnalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. O, proszę. Co? Kto? Ja nic nie robię, kobieto. Po prostu idę do barona. Tablica ogłoszeniowa tu będzie. Super. Baron u siebie? Nic wam do tego. Mam do niego sprawę. Otwórzcie bramę. Mowy nie ma. Słyszeliśmy, co się działo w karczmie na rozstajach. Dla kogoś takiego nie ma tu wstępu. O te dranie. Tędy nie wejdę. Trzeba znaleźć inny sposób. Aha. Może któryś z mieszkańców będzie na tyle odważny, żeby mi pomóc. No to co? Już mamy problemy na samym początku. Nie jesteśmy tu zbyt mile widziani. Ej, nie zaczepiaj mnie. Dobra, poszukaj. Jedyna osoba, która przede mną nie ucieka, to zgrzybiały staruszek. Śmierć samobójczyni. O, tu siedzi jakiś ziomal. Witaj. Witajcie. Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie. Ja już jestem za stary, żeby uciekać. Poza tym, no co mi możecie zrobić? Zabić? Proszę bardzo, i tak już długo nie pożyję. Skórę wygarbować? I tak garbować nie ma czego. Dobre ma poczucie humoru. Od dawna tu mieszkasz? Dobrze. Od urodzenia. Będzie prawie 70 wiosen. Pewnie świetnie znasz okolicę. Nie zgorzej. Muszę wejść do kasztelu. Można jakoś inaczej niż przez bramę? Można. Ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Czemu nie? Ale zapytajmy, czemu chce nam w ogóle pomóc. Chodzi tylko o datek, czy coś jeszcze za tym się kryje? Nie wpuścili was przez to, coście zrobili w karczmie na rozstajach, nie? Tamtejszy karczmarz to mój szwagier. Oj. Dobra. Niech będzie. Nie chce mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic,
zaginął chłopak od kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece. Utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Czyli będzie jakaś... Parę dni później baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie. Aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto. Aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo i potem znowu w prawo. Znajdę, dzięki. No, Geralt to jakoś trochę szybciej zinterpretował, niż ten poczciwy staruszek nam to opowiedział. No dobra, nie traćmy czasu, chodźmy zatem. Poszukajmy tego biedaka, co do studni wpadł. A z nim znajdziemy wejście do kasztelu. Oj, zaklinowałem się. W ogóle zaraz będzie noc, jest pół do 12. Jakieś wrony mi tutaj krakają, gonią nad głowami. Całe szczęście, że mamy tą mapę, która nas prowadzi, bo szczerze powiedziawszy, chyba bym nie trafił. W ogóle nie da się jakoś na skróty obejść. O, tu co to jest? Jakaś rozlatująca się chatka? A, to jest chyba ta kapliczka, o której mówił ten dziadyga. Tam ktoś od dali jest, ale nie mamy na niego czasu. W ogóle czemu ja idę z buta, zamiast jechać na płotce? Ej, płotka, dawaj tu. Przecież nam tu trochę szkoda czasu na takie spacerki. I haha, o, kolejne truposze wiszą. My sobie robimy tutaj Grand Prix. No i jest studnia. A raczej kapliczka. Kapliczka. Wejście musi być gdzieś blisko. Aha. No dobra, no to szukamy wejścia. Jakieś mam dziwne przeczucie, że znowu trzeba będzie gdzieś pod wodą nurkować. Obym się mylił. Bo strasznie nie lubię nurkować do ciemnych grot i jaskiń. Może gdzieś tu, pod górką, za górką, nie? Gdzieś tu czegoś nie da się nacisnąć? Nie. No dobra. Wow. Zaklinowałem się między drzewami. Jest tam wejście. Coś jest. Chyba będę musiał zanurkować. Tak zaświeciło się tylko dlatego, że zauważyłem jakieś światełko. No i... Wow. Czy ja przez to przejdę? Nie przejdę. Trzeba dać znowu nura. Ty, ale nawet nura się nie da. Czyli tamtędy nie przejdę. Czyli co? Muszę jakoś tędy chyba, nie? Ależ ciemno. Zobaczmy, czy którędyś mnie tutaj to doprowadzi. Troszkę sobie przyświecimy, nie? O, już myślałem, że ślepy zaułek. Dobra. Co my tu mamy? Jest skrzynia? O nie, jest i baba wodna. No dobra. Wow. O, już po niej. Czyli w miarę szybko nam poszło. A tu gdzieś była skrzynia jeszcze. O, proszę bardzo.
Ale nic szczególnego tu nie ma. Panie, ja tu liczyłem na jakąś fajną nagrodę. Kolejna skrzynia. Też nic nie ma. Tu leży jakiś biedak, którego pewnie ta babusia zacałowała na śmierć. O, tu mamy kolejną... O! Srebrny wiedźmiński cechu wilka. No i pięknie. Powoli nam się kompletują te wszystkie cechy. Schemat na coś tam, ulepszony olej na drakonidę, to jest to, czego mi potrzeba. Zresztą jak wszystkiego tutaj. No dobra, idziemy dalej. Nie mam, że tutaj, ha? No jedną ręką Geralt sobie poradzisz chyba. Jesteś wiedźminem, także... Siły ci nie brak, dobra. Co my tu mamy? Znowu jakieś pierdoły. Całe szczęście wszystko przed odcinkiem posprzedawałem, świetnie. Także... Muszę być blisko. Za bardzo się nie przeciążę. I teraz co? Czy ja mam iść na dół, czy do góry? Do góry. Dobra, może już schowaj sobie tą pochodnię. Niekoniecznie wszyscy muszą widzieć, jak wyłaniamy się ze studni. Pytanie... A, proszę, jesteśmy w centrum miasta. Nikogo tu nie ma? Nie ma. Dobra. Oj, chyba nas ktoś zauważył jednak. Bo coś się tutaj wydarzy. Albo i nie. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy. Raz, dwa, trzy, raz, jest dwa, tłusty trzy, wieprzek. Raz, dwa, trzy. Dość, nie obchodzi mnie jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. Ależ jest paskudny baron. O, obrońca uciśnionych. Witaj. Wieści szybko się rozchodzą. A jakże? Gdy się dowiedziałem, że wyrżnąłeś moich ludzi, chciałem cię powiesić, albo przynajmniej wybatorzyć. Ale potem pomyślałem, że mocny z siebie chojrak, skoro dałeś im radę. Ktoś taki może im się przydać. No, mielibyście trochę niefarta, gdybyście chcieli nam coś zrobić, wybatorzyć albo powiesić. Dlaczego miałbym się przydać? Przydać? Do czego? O, proszę, dobra postawa. Widzę, że możemy się dogadać. Tędy, no. Zapraszam. Tylko grzecznie, jeśli łaska. Pamiętaj, że nie zdecydowałem jeszcze, co z tobą zrobię. Decyzję podejmę po rozmowie. Czy ty, prosiaczku, nam czasem nie grozisz? My nie lubimy, jak się nam grozi. Co prawda wielki jesteś, ale przerobiłoby cię się na kotlety. Rozgość się. Jasne, dawaj piwo. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. A widzisz, teraz mówisz jak człowiek. O, jest. Napijesz się? Pusto. Ty, ochlap tu się, wszystko wychlałeś sam? Napij, jasne. Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Jak to? Wypijmy swoje. Za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Po wsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. No, Filipek. Geralt z Rivii. Po wsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Ty bufonie. Jak ci się podoba w Velen? Poskudnie. Nie podoba mi się. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. O, czyli on coś chyba wie o naszej Ciri? Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zawiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. I co? Będzie cutscenka?
w retrospekcję. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Wow, Ciri, aleś ty wyrosła. No wstawaj, dziewczyno, wstawaj. No proszę, nawet po uszy w gównie, a i tak oczy wymalowane. To jest klasa. Wow, ale czad, będziemy grali Ciri? Kiedy grasz cywilną, ekipunek oraz znaki są zablokowane? Ale bajer, gramy cywilną. Muszę się stąd wydostać. No dobra, panieneczko z okieneczka, no to idziemy. Wydaje mi się, że tam jest jakiś punkt, do którego musimy zajwaniać. Ło! Wilki, muszę kogoś pomóc. Słuchać. O, dymo ci słabie oczki, no to co my? Naszym Geraltem. Ło, ale bajer! Jakie ma bajerowskie uniki? Ale bajer! Hopsa, 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 hopsa. Ty, ale bajer to był. Taki teleport. Ale pierwsza blizna jest na twarzy, prawie możesz jak Geralt. Wejść. O, a tam siedzi jakiś bachor. To ją było słychać, jak krzyczała. Dawaj dziocha z tego drzewa, bo spadniesz. Tak trochę. Ty też? Nie, wyszłam na spacer. Ja się nie gubię. Dobra, też się zgubiłam. Też, ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. A, komar mnie ukąsił. Gdzie jest twój dom? Powiedz lepiej, gdzie mieszkasz. W Zalipiu. Tam by ci coś dali na te rany. W Zalipiu brzmi jak zadupił. Skąd się tu wzięłaś? Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się statkiem? Najeść i powiedział, że czy poczeka. Czy statkiem? No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. O, takie te motylki są. Czemu miałaś iść słodką ścieżką? Tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Oj. Nie rozumiem. No, byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Aha, czyli on poradził do czarownicy na pożarcie. Do chatki z piernika. Tak mi się coś wydaje. W ogóle Cyrilla ma fajny głos tutaj. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Król wilków? Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. O, coś mi mówi, że będziemy walczyć z wilkołakiem. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. No pięknie, nie dość, że musimy sami się wydostać stąd, to jeszcze musimy pilnować teraz dzieciaka. No i w okolicy grasuje wilkołak. Dobra. Ciri, król wilków. Chodźmy. O, kolejne wilczki. Schowaj się. Ło, cholera, ale już tutaj jest. Na 6, 6, 5. Oczopląsku można dostać. Ile waży? 5, 6. Dobra.
Dobra, jeden z głowy. O, bo jak tak dalej pójdzie, to mnie te wilki tutaj zaszlachtują. Dobra, uciekaj, uciekaj. Dobra, jeden z głowy, kolejny, kolejny. Gdzie jesteś? Jeszcze tutaj jest. Dobra, czy ja mogę od was coś zebrać? Coś by się przydało, przecież żreć, nie? Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna, nawet mój tatko tak... Uch, ale zmasakrowane. O. To, co je zabiło, miało wielkie szpony. A, bo my tu interakcję mieliśmy. Czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Podążaj za Małgosią. Uch, ale zmasakrowane. Co nie dość, że Małgosia to jeszcze prowadzona do czarownicy na pożarcie. Tylko gdzie jest Jasiu? O! Zobacz, coś tam leży. Jakiś biedak. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. No, przeszukamy sobie tego biedaka. Ale szflaczyska wyrwane, noga osobno. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Czy to nie jest stary? Rozchylone usta, przekrwione wargi. No i język przegryziony. Chociaż nie, bo... Mogło bardzo boleć, nim umarł. Mała by wtedy mówiła coś. Rozchylone usta, przekrwione wargi. Aha, to już mówiłem, sorry. Musiało go bardzo... No, jak każdego, kto umiera. Uuu, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Piękny wniosek, prawie jak Geralt. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. No właśnie, gówniarze, nie podglądaj, bo będziesz miała koszmary. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Wyssany szpik? Jeszcze sprawdźmy na brzuch. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. No dobra. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. No, co pięknie. Co mu się stało? Miał wypadek. Tak, mały wypadek. Akurat, król wilków go dopadł. Nie, to nie król. Dzieci stały się takie przemądrzałe. A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Wsadzimy mu miecz w zadek. Mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Ta, na frytki. Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Ależ to zabrzmiało groźnie. Ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Tak, bardzo bolało. Fajny głos miała. Dobra, co my tu mamy? Kto to tutaj leży? Podbrzusze całe zakrwawione. Rozszarpane mocnymi szponami. Wilki tego nie zrobiły. Smacznego, dobra. Przy czym ona stoi? Coś tam jeszcze jest? Nie, aha, to ona jest zaznaczona tym punktem. Dobra. Podążę za Małgosią. Zbierz tojad, zbierz liście blekotu. Czegoś tam. Ale wpierw musimy chyba zdobyć tą całą wątrobę. No właśnie. Chodź tu. O, dzika upolowały, smacznego. Kurde, były 2, 3, nagle jest 4, 5. Juhu! A tu jest spoko, bo nam się życie regeneruje, także... W sumie nie mamy żadnych eliksirów ani niczego takiego, więc... No dobra. Już
nich nie ma może wyjść. Martwa świnia? W takim miejscu? Gdzieś niedaleko musi być ludzka osada. Pewnie tak. Dobra, zbierzmy tę roślinkę, co nam jest potrzebna. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę. Jasne. Jak się chcą pozbyć śpików. A wracają? No co ty, przecież tam mają jest ten niebieski bodajże. Tam rośnie. Dobra, jeszcze jeden by się przydał. A, jest tam w oddali jeszcze, dobra. A tam w ogóle jakaś jaskinia jest i grotta, coś tam. Przez jaskinię! Coś tam. No to prowadź. Czyli my też mamy iść przez jaskinię, dobra. No dobra, mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. No to do dzieła, bo czeka na nas jeden wilkołak. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No, zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Podążaj za Małgosią. No to idziemy dalej, pani Małgorzato. O, tu był to jad. Nie wiem, po co ja to w zasadzie wszystko zbieram. A my wróciliśmy, przecież my już tędy szliśmy, mieliśmy do jaskini, a nagle się wróciliśmy. No dobra. No chodźmy dalej. Faktycznie nie ma tu chyba żadnego menu, nie? No właśnie, nic. A w ogóle patrzcie, jak śmiesznie zrobione. Bo my jesteśmy tutaj, przy tym kastelu śmiesznym i tak dalej, a to jest pokazane tutaj. Czyli w zasadzie niedaleko. No dlatego oni tam później zaszli do tej wsi. Tak jak tam było mówione. Dobra, Małgorzato, gdzie ty nas prowadzisz, ha? Znowu do tej jaskini? To nie miało być tak, że to wilkołak przyjdzie do nas? Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. Aha, dobra. Zaczyna się. Czekaj, czy gra się nam sama z automatu zapisze. No nie chciałbym. Co? O! Król wilków, teraz mi wierzysz? Tam jakiś nieszczęśnik jest. Schowaj się. Ale paskuda. Chodź no tutaj, dawaj buźkę pod miecz. A ta co tam robi? Król wilków. A ja mam w ogóle ten status nałożony? Wow. Dobra, dobra, jeszcze parę cięć. No i gitara, wow, ale go przekroiliśmy na pół. O, fajnie to wyglądało, fajnie, kozak. Podobało mi się. Nie było tak łatwo, nie było tak trudno. Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Taki typowy fiurek, od garstka obcięty. Ależ mu dała popalić. Nigdy ze mnie widział coś takiego. Dobra, ale się znaleźliśmy martwego człowieka. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy z podgajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przyjmuję. Jaren wącho kwiotki od spodu. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharapał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Na pewno, może prowadź. Nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak?
Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przępo szczuje! Nie no, spoko, przyprowadzi obcą babę i mówi mu, żeby była jego córką, bo przecież podobno, nie? No, jak tam, dobry gulasz? Zajebisty. Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. No przekazałem dobra. Ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Dobra, czyli wiemy, jak Ciri trafiła do tej świńskiej kociej mordy. Co się stało z Małgosią, nas nie obchodzi. Powiedz, to dla mnie ważne, rozumiem, że czegoś chcesz. No, zapewne tak. Rozumiem, że chcesz przehandlować te informacje. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Nie dziwię się. Posłuchaj. Spitoliły od ciebie. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. O Jezus, widzę, że chyba nie ma się co z nim targować, bo to moczymorda jakaś paskudna. Szkoda czasu po prostu, dobra. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Co mi z twojego słowa? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Szukałeś ich? Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu spod ziemi wydarli, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryłek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. A widzisz, grubasie, dlatego tak wyglądasz właśnie, bo ludzie nie potrafią znaleźć, ale żarcie, żeby ci znaleźć, to potrafią. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Jaki bulwers. Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad? Proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwysynów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa. Jaki obrońca się znalazł, dobra. Może ktoś się porwał. Masz wrogów? Tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i wkurwieni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Dobra, jeszcze jedna kwestia. Zauważyłeś coś niezwykłego? Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Wele. Nie, no jasne. Kobiety. Anna po seremu cicha jak myszka, Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Jasne, normalka, że ktoś tam wpierdolił kogoś na obiad. Dobra. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. No dobra, moczy morda. To chodź ze mną. A ja myślę, że tutaj zakończymy na razie ten odcinek i sprawa przeszukania tych pokoi i tak dalej zostawimy sobie na kolejny, także dzięki za oglądanie, dzięki, że gramy razem. Z tej strony żegna was Hannibal. Do zobaczenia, hejka.